A dzisiaj moim gościem jest Piotr Chmieliński, który pomaga Olkowi Dobie dopłynąć do Europy. Kajakarzowi z Polic, który postanowił przepłynąć kajakiem przez ocean. Jak wiemy, Aleksander Doba ma problemy. Olek po samym wypłynięciu z New Jersey napotkał najpierw silny sztorm, musiał dobić do brzegu. Także przetrzymał pierwszy sztorm na brzegu New Jersey. Następnie po wypłynięciu, po odpłynięciu prawie 700 mil morskich od brzegu Stanów Zjednoczonych, w czasie sztormu zepsuł mu się, wyrwał ster przez powiązanie się dryf kotwy. I to spowodowało, że Olek dryfuje trochę na środku Atlantyku i jest potrzebna mu pomoc w naprawieniu tego steru. To właściwie można powiedzieć, że kontynuuje ten rejs, bo on rozpoczął rejs w zeszłym roku, ale niestety pogoda pokrzyżowała te plany. Rozpoczął ten trzecią transatlantycką wyprawę kajakową 29 maja 2015 roku. Teraz możemy oglądać zdjęcia właśnie z tego wypłynięcia, kiedy wypływał z New Jersey. Piękny widok na tle Manhattanu. Właściwie to chyba się pomyliłem, w 2016 roku, kiedy tak, wypłynął. Tak, to było w ubiegłym roku. A w tym roku, znowu w maju, 7 maja wystartował z zatoki Sandy Hook. I miał kilka znowu zatrzymań, które doprowadziły do tego, że trochę był spóźniony z wypłynięciem. No a w tej chwili jest 1000 mil morskich od wybrzeża Stanów Zjednoczonych i ma lekkie znowu kłopoty. Kiedy wyruszał, dobry humor go nie opuszczał. Popatrzcie, jak to wyglądało. Wiosło zasadnicze mam przymocowane na pokładzie kilkoma krawatami w kilku miejscach. Jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie, czwarte i piąte. A oprócz tego kajak przy wiosłowaniu mam krótkimi linkami, które też trzymają. Z jednej strony i drugiej. Obie połówki mam przywiązane. Gdyby wiosło stracił, co jest mało prawdopodobne, albo złamał, mam dwa zapasowe w środku tutaj schowane. Wszystkie wiosła są takie same wymiary i pasują, one są wszystkie składane. To jeśli chodzi o wiosła, to tyle. Ile wiosłów zapasowych masz? Dwa wiosła zapasowe, czyli cztery połówki. Gdzie je masz kajaków? One są tu schowane w komorze bagażowej. W tej komorze i w tylnej mam wyposażenie kajaka, no i jedzenie na kilka miesięcy. No i to jest wszystko. Kajak długi 7 metrów, metr szeroki, no i jeden załogarz. Olek, dobrej drogi i dobrych wiatrów. Dziękuję, a w Polsce proszę nie dmuchać na mnie, tylko wciągać powietrze i dmuchać na wschód. Amerykanów proszę, żeby dmuchali, ale na razie nie się wstrzymają, żebym mógł wyruszyć. I to tyle. Polscy Amerykanie i nie tylko będą dmuchali. Do zobaczenia! Dobrze, tak jest. Pozdrawiam, Olek Doba. Wspomniał pan o kłopotach. Jakie problemy? Co się stało? Z tych informacji, które mamy od Olka, liny od dryf kotwy, które używa po to, żeby zwalniać cofanie kajaka i jego, jeżeli wiatry dmuchają z przeciwnej strony, w którą chce on płynąć, obwinęły się wokół steru i wyrwały, czy przekrzywiły oś steru, a chyba wyrwały jedną z tulejek i spowodowały, że ster nie działa, a Olek pracuje nad tym, żeby w jakiś sposób z tymi narzędziami, które ma i z tą możliwością, no bardzo małą, jaką ma właśnie na oceanie, naprawić czy dostosować ten ster do pływania. Jak napisał chyba tydzień temu, ster mu funkcjonuje w 65%. Niestety mówi, że z takim sterem nie dopłynie
właściwie nigdzie i dlatego szukamy możliwości pomocy, to znaczy naprawienia tego steru na Atlantyku bez potrzeby przerwania jego wyprawy. Można powiedzieć, że tu u Pana w biurze jest takie małe centrum dowodzenia, taki sztab kryzysowy. Przed chwilą odbierał Pan telefon za telefonem. Rozmawia Pan z różnymi ludźmi, którzy no, być może planują jakiś rejs w tamten rejon. Być może byliby skłonni popłynąć i mu pomóc. Jakie są szanse, że ktoś pomoże Aleksandrowi Dobie tam, daleko od lądu na oceanie? Rozmawiam z przedstawicielami polskiej żeglugi morskiej, z Hartwigiem, z ludźmi, którzy w jakiś sposób orientują się, jakie statki z Nowego Jorku czy z Kanady płyną w kierunku Europy. Też się zgłosili na apel nasz ze strony Aleksandra Doby, z tej grupy, która próbuje znaleźć możliwość naprawy tego steru. Osoby nawet z Bermudów, nie z Bermudów, ale z Bahamów, i przygotowuje się statek, który mógłby wyruszyć, ale to wszystko jeszcze jest nie na 100%. I jeżeli ktoś zna kogoś, jeżeli ktoś ma jakieś kontakty, proszę o informację, bo no, trzeba Olkowi pomóc. Trzeba Olkowi pomóc. Jest to niesamowity człowiek i na Atlantyku nie jest łatwo. Olek sam napisał, że może wytrzymać miesiąc, dwa, także mamy trochę czasu, ale potrzebujemy kogoś, kto pomoże, aby naprawić ten ster, no i pomóc mu w dopłynięciu do lądu. Najlepiej, gdy dopłynie do Europy. Koszty takiej operacji też nie są małe. Ja słyszałem, jak Pan rozmawiał, no to biorąc pod uwagę, że rozmawiał Pan o kwotach w dolarach, no to są to duże pieniądze, jak na kogoś, kto trochę charytatywnie pomaga Olkowi Dobie. Oczywiście koszty są duże, dlatego że jeżeli statek wypłynie z jakiegokolwiek lądu, mówimy już o tygodniu do dwóch tygodni, nawet trzech tygodni bycia na wodzie z załogą, to są duże koszty, ale warto. Ja myślę, że znajdziemy taką pomoc i pomożemy Olkowi, żeby dopłynął do brzegu. Jakakolwiek operacja z powietrza no, nie wchodzi w grę. To musi być statek, który podpłynie, który pomoże Olkowi Dobie naprawić ster. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które budowały ten kajak Olo. I najpewniejszą formą pomocy byłaby pomoc ze statku, rzucenie jakichś części zamiennych Olkowi z samolotu czy z helikoptera mogłoby być jakimś rozwiązaniem, ale to też jest kosztowne i no nie na 100% pewne. To kolejne problemy Olka Doby na oceanie. No wiemy, pierwsza ta wyprawa, która miała się rozpocząć w zeszłym roku, no nie powiodła się. Olek Doba to ładnie powiedział, że przerywa ją na chwilę i wyruszy dalej. No teraz kolejne, więc można powiedzieć trochę, że do tej pory no szczęścia Aleksander Doba nie ma. Jak Olek sam powiedział, jest to najtrudniejsza jego wyprawa. I no, północny Atlantyk jest takim akwenem, który jest najtrudniejszy, ale to też jest determinacja właśnie Olka. No to twardy tym, facet. Że nie poddaje się i na sugestie nas wszystkich. Olek, zrobiłeś swoje, dwa razy wystarczy, pisze i mówi, ja chcę płynąć, ja chcę dopłynąć i chyba największą tragedią dla Olka byłoby, gdyby musiał nacisnąć SOS i ściągnięty byłby na ląd nie o własnych siłach. No pewnie byłby taki finał, że w przyszłym roku wyruszyłby ponownie, jak go znam. Ja już nie zabieram głosu na ten temat, zostawmy to w przyszłości. Czytałem też, że Aleksander Doba ma pewne problemy zdrowotne, jeżeli chodzi o takie problemy związane z przebywaniem na oceanie. Co do tego, to się nie obawiam. On to przeżył, wie jak to przeżyć, nie przejmuje się aż tak bardzo. Czyli jeżeli ma jakieś pryszcze, wyprzyszcze i inne słone dolegliwości, to on to przeżyje. Kilka takich humorystycznych rzeczy się wydarzyło ostatnio. Jakieś tam rekiny dotykał. Czyli humor mu jeszcze dopisuje, mimo tego, że no na pewno to ta niecierpliwość, zdenerwowanie i niewiadoma, bo to jest właśnie ta niewiadoma,
powoduje, że no w pewnych momentach cierpliwość jest taka trochę zaniżona. Jeżeli nie przyjdzie ta pomoc na czas, no to ta wyprawa będzie musiała zostać przerwana. Pan powiedział, że no z takim sterem, z takim uszkodzeniem no nie da się dopłynąć do Lizbony. A Oleg będzie próbował, czyli jakaś tam szansa, nawet bez steru, dopłynięcia do jakiegoś lądu jest. To byłby kolejny wyczyn. Dopłynąć, przepłynąć ocean bez steru. Jest to jakaś możliwość i jeżeli chodzi o Olka, to wierzę, że taka możliwość by istniała. Z tym, że im dłużej na wodzie Olek jest, tym większe niebezpieczeństwo zwiększających się sztormów, a zwłaszcza przy wybrzeżach Europy. Czyli im wcześniej dopłynie, im wcześniej no, coś się rozwiąże, tym bezpieczniej dla niego i dla wszystkich. Jakie są prognozy na najbliższe dni, prognozy pogody? Prognozy pogody są dość pozytywne. Jeżeli chodzi o wiatry, które dmuchają, no nie ma żadnego sztormu przewidzianego, czyli i nawet trochę pozytywnych wiatrów z kierunków zachodnich, czyli powinien się przesuwać powoli na wschód i tego mu życzymy. W jego pobliżu są jakieś statki? Pan ma taką wiedzę? W jego pobliżu jest bardzo dużo statków, statków rybackich, statków przepływających z jednej strony Atlantyku na drugi, ale komunikacja z tymi statkami jest dość utrudniona. Próbujemy co możemy, żeby jeden z tych statków zatrzymał się i pomógł naprawić ster. Jest to operacja, jak Oleg napisał, pół godziny, z tym, że no jak sobie każdy wyobraża, na środku Atlantyku zatrzymać 300-metrowy statek, żeby komuś tam pomógł, to nie jest łatwa operacja. Dlatego prosimy, jeżeli ktokolwiek może pomóc w jakikolwiek sposób, żeby się do pana zgłosił. I trzymamy kciuki za Aleksandra Dobę. Oleg, płyń i dopłyń i tego, Olku, ci życzymy, a my tu robimy wszystko, żeby pomóc, abyś dopłynął do lądu cało i zdrowo. Wszystkiego dobrego. Piotr Chmieliński, który pomaga Olkowi Dobie dopłynąć do Europy. Ja jestem takim odpowiedzialnym za, koordynuję sprawy medialne, no ale jak trzeba coś innego zrobić, to też próbuję pomóc i proszę o informacje, jak można pomóc też, jeżeli ktokolwiek może w tym wypadku udzielić pomocy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.